No dzień dobry, w końcu, na rowerach, piątek, godzina 19.12, jesteśmy w Mrągowie i wyruszamy na trasę mazurskiej pętli rowerowej, ale nie zrobimy jej całej, bo nie mamy na to czasu, tylko troszeczkę skrócimy. W planach jest, jak było widać na liczniku, 204. I mamy na to cały jutrzejszy dzień. Dzisiaj właściwie wydostajemy się z miasta i szukamy miejsca na nocleg. I jutro cały dzień z Grzesiem kręcimy. Tutaj jest takie miasteczko kowbojskie, proszę ja was. No proszę, osada Eldorado. Jest i salon. Kurde. Na pojedynek można tu przyjechać. Ale rewolwerowy, nie taki. Na szabelki. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Nie ma czasu, nie ma czasu. Szybko, szybko. Jest jaki ciężki rower. Dawno nie byłem tak załadowany. Już taki właściwie ostatni moment, żeby się gdzieś zbunkrować. Znaleźć sobie fajną metę. W dzieciństwie to się w takich laskach robiło bazy. Trasa, którą zmierzamy, jest wytyczona po drogach i oznakowana pomarańczowym znakiem z literami MPR, czyli Mazurska Pętla Rowerowa, w której skład wchodzi oczywiście kilka różnych szlaków, ale sami jesteśmy ciekaw, co ma nam pętla do zaoferowania, bo nie robiliśmy jakoś zbyt wielkiego researchu wcześniej. Piaski premium. Mój okręt załadowany całkiem mocno. Miota mną jak szatan. Dawno nie miałem tak załadowanego roweru. Kurczę, na Toskanii chyba ostatnio. Ale wgrałem tu długo. Miejscówka naprawdę, pierwsza klasa, nie? Super. Nawet prąd jest. Ja chciałem jeszcze dalej jechać do góry. No dzień dobry, mamy dzień drugi, chociaż właściwie ten pierwszy to była taka rozgrzewka tylko. Wstaliśmy o 5, jest 5.46, obozowisko sprzątnięte w miejscowości Ryn. Polecamy, bardzo fajne warunki, w nocy popadało 3 godziny, ale spało się dobrze. Na dzisiaj zaplanowane 180 km, żeby wrócić do Mrągowa. Jak będzie, zobaczymy. Także zapraszamy na wycieczkę.
popadało, to ten piach nie jest taki grząski, chociaż przed chwilą mieliśmy 10% podjazd. No to były wpychy, nie da się wjechać po tym. Bociany na polach. No sielsko jest, tak, to tak. Chyba skowronki. Za mną na gnieździe bocian. Na dachu domu bocian. To była spółdzielnia mleczarska pewnie. Sklep. Taka trochę paradoksalna sytuacja, ponieważ widać, że tutaj jest chyba jakiś remont torowiska robione. Tutaj będą pewnie słupy i tak dalej. No ale na chwilę obecną torów nie ma. Ale znaki stopu zostały i wszyscy ludzie, którzy przejeżdżają samochodami, zatrzymują się przed tym torowiskiem, które zostało właściwie tylko na szerokości jezdni i na pewno tutaj nie jedzie. No ale znak to znak, nie? Zobaczymy, czy ten tak zrobi, czy nie. Zrobił. No, godzinkę w trasie jesteśmy i pierwsze promienie słońca wyszły. Także robi się kolorowo, malowniczo. Cudownie. Miejscowość Bogacka. Jakieś mikrosłoneczniki oraz potężne drzewa stare. O, tutaj słoneczniki piękne. O. Siódma 7:30, po środku niczego. Taktyczne śniadanko. Już nam się marzy jakiś sklep, może jakaś stacja z paliwami. Żeby no zjeść coś takiego konkretniejszego, bo już 2 godziny w drodze, a to na głodniaka wszystko robione. Ha. Ledwo ruszyliśmy z naszego postoju i minęliśmy, tabliczkę jest informacyjną, że za 2 km będzie bike bar. Także wygląda na to, że jesteśmy uratowani, może będzie szansa nawet na jajecznicę jakąś. Bike bar w miejscowości Pilwa był niestety zamknięty, więc obeszliśmy się smakiem. Taka ważna informacja, że jeżeli chcecie wjechać do bike baru, to w miejscowości Pilwa trzeba na chwileczkę zboczyć z wytyczonej trasy. Ale nie idziemy zwracać, bo nie mamy za bardzo na to czasu. Także, jak ktoś miał ochotę, to należy to sobie zaplanować. Mamy około 15 km do Węgorzewa.
Tak. Powiem szczerze, że trochę mi na tej trasie brakuje takiej bezpośredniej bliskości przejazdu blisko jezior, tak linią brzegową właściwie, nie? Niby cały czas te jeziora widzimy, ale cały czas gdzieś tak w oddali. No trochę szkoda, trochę szkoda. Ale oznakowanie samej trasy jest wykonane bardzo dobrze. Właściwie na każdym skrzyżowaniu jest kierunkowskaz, w którą stronę należy jechać, a na prostych odcinkach bardzo często też są znaki. Tak jest. I piwko kraftowe Cypel za 3 km. Jeszcze tylko 3 km. A ja ponarzekałem, że nie jedziemy w bezpośrednim położeniu i w bezpośredniej bliskości jeziori. I proszę, jakbym się rozpędził, to bym pewnie wjechał do jeziora. Czyli jednak można, da się. O, teściowa siedziała niezadowolona, to będzie przyjemne. Tak, tak. Za zimno. A że wieje, a że wiatr. Jakbyśmy tu kilka dni tak już trali, no, nie? Jakbym się mocno zastanowił, to mam wrażenie, że ja mam jeszcze błoto z Toskanii na swoim, nie? No, mamy też fragment dla kogoś, kto lubi podjeżdżać. Podjazd 14%. Właśnie, no nie. Wyczuwam wpych. Kłamstwo, że na Mazurach jest tak płasko. Płasko, tak. Jest i mapa poglądowa całej pętli mazurskiej. My zaczęliśmy wczoraj w Mrągowie. W Rynie spaliśmy. No i pojechaliśmy do góry. I jesteśmy tam, gdzie to Pinesko teraz. I wracamy w dół. Do Okartowa mamy zamiar dojechać i wtedy przeskoczyć jakoś tutaj. Ale myślę, że będziemy musieli to zrobić wcześniej już w Rydzewie. I jakoś tu się próbować przebić, bo nie wiem. Tak, no. Sobie jedziemy od dłuższego czasu, a tu wypadałoby coś powiedzieć do kamery, więc są trzy rzeczy. Po pierwsze, minęło południe, więc już jesteśmy 6 godzin w trasie i wygląda na to, że będziemy musieli trasę troszkę skrócić, bo nie zdążymy. To raz. Dwa, że jest przede mną podjazd. Muszę zredukować. Dwa, sytuacja jest taka, że złapałem kapcia, ale nie filmowałem, bo zapomniałem. Na razie jadę. Co będzie dalej, zobaczymy. A trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to nie wiem, bo zapomniałem. Godzina 13, dotarliśmy do Giżycka. Obiadek. Następne jeszcze.
No i tam jest, zobacz, taka kładka, nie? Więc może... Tak, jest podobna kładka. Opuszczamy Giżycko. No dobrze, dojechaliśmy do miejscowości Bogaczewo, gdzie trzeba było podjąć decyzję, co dalej, z racji tego, że mamy godzinę 14 i mamy w nogach już no, ponad 100 km, a jeszcze trochę nam zostało do przejechania. Podjęliśmy decyzję, ponieważ stąd możemy pojechać albo do miejscowości Ryn, albo do Mikołajek, bo inaczej się nie da przejechać przez jeziora. Więc żeby nie jechać tą samą trasą potem z Rynu do Brągowa, wymyśliliśmy, że z Bogaczewa przeskoczymy do Mikołajek wzdłuż ulicy. Nie pojedziemy szlakiem wytyczonym w ramach pętli mazurskiej. A w Mikołajkach wskoczymy na tą pętlę ponownie. I dojedziemy do Brągowa. Niestety przyjemny chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż asfaltu się skończyła bardzo szybko, więc doszliśmy do wniosku, że nie chcemy jechać 20 km z ruchem samochodowym po ulicy, więc kierujemy się na Mikołajki nadal, ale wytyczyliśmy sobie alternatywną trasę o 6 km dłuższą, ale jedziemy szutrami. No więc sytuacja jest taka, że mamy 11 km do Mikołajek, 125 od rana na budziku i powiem szczerze, mamy dosyć. Zarówno ja, jak i Grzegorz. Raz, że jest bardzo gorąco. Dwa, że jest bardzo silny wiatr na tych otwartych przestrzeniach i ciągle nam przeszkadza. A trzy, że już po prostu mamy dosyć. No. A trzy, bo jesteśmy cieńcy. Jest, no, bo jesteśmy cieńcy i dlatego mamy dosyć. Ale prawda jest taka, że tak, że boli mnie już właściwie wszystko. Tyłek i ramiona, i nogi. No i tutaj Marek, specjalnie dedykacja dla ciebie, nie? Zobacz, jaki szpaler stateczków tutaj pływa. Jeden za drugim. Raj dla ciebie, chłopie. Opuszczamy Mikołajki. 16 do mety. Jezu, jak dobrze. Nie bardzo wiemy, co autor miał na myśli z tymi barierkami tutaj, no ale ktoś przytulić kasę musiał. Innego wytłumaczenia nie widzę. Niecałe 7 km do mety. Także myślę, że można się powoli żegnać. 3 plusy, 3 minusy. No na plus na pewno to, że jest tutaj gdzie jeździć. Szutry premium w ogromnych ilościach, asfalciki lepsze, gorsze w ogromnych ilościach, ścieżki rowerowe w ogromnych ilościach. Widokowo fajnie, bardzo dużo jezior po drodze. Jest się gdzie zatrzymać, jest gdzie popatrzeć. Sama pętla może nie jest najładniejszym szlakiem, najbardziej ciekawym, aczkolwiek jest to taka trasa, którą każdy może przebyć tak naprawdę, jeżeli sobie to oczywiście rozłoży na raty. Na minus, co na minus? No na minus przede wszystkim to, że pojechałem na tą trasę nieodpowiednio przygotowany i od właściwie 20-30 km trasa mnie łoi dokumentnie. Już się teraz troszkę
odkopałem, ale było naprawdę bardzo słabo. Jak dla mnie zabrakło trochę takich smaczków widokowych, żeby było, wiecie, takie wow i wow i tak dalej, nie? No i trzeci minus, ja wiem, nie mam chyba trzeciego minusu. Z fajnych rzeczy jest to, że trasa jest naprawdę dobrze oznakowana. Jest zaplecze rowerowe, są wiaty, jest się gdzie zatrzymać, odpocząć, schronić przed deszczem, wyspać, tutaj naprawdę super. O, kolejni jadą na rowerach, bardzo dużo rowerzystów na tej trasie. Cześć. Siema. Widać, że jest to popularna trasa. Czy jeszcze tu wrócę? Z pewnością. Aczkolwiek myślę, że tym razem nie pojechałbym tą pętlą. Tylko chciałbym zobaczyć te krótsze trasy, które są tutaj wyrysowane kolorowymi szlakami. No i tyle, nie? Także bardzo wam dziękuję za uwagę. Przepraszam, że za ten przydługi koniec, zakończenie. Ale już bredzę, jestem potwornie zmęczony, potwornie. Także dzięki, do następnego. A, no to może jeszcze tylko takie krótkie podsumowanie, bo tutaj jesteśmy 12 godzin w trasie, jest godzina 18. Wyruszyliśmy przed 6, no więc powiedzmy 12,5 godziny. Zrobiliśmy 160 km, więc zacnie. Zacnie, naprawdę zacnie, tym bardziej, że pogoda była wymagająca, bo upał. W ciągu dnia też wcześniej bardzo silny wiatr. Całe szczęście w nocy popadało, więc te piachy były uklepane. Choć miejscami i tak było bardzo ciężko. No to tyle. Dobra, na razie, cześć.